Pan z wami. I z duchem twoim. Zakończenie Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów. Tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja ześlę na was obietnicę mego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. No, trzeba odrobinę uruchomić swoją wyobraźnię, swoje uczucia, bo Pan Jezus jest wśród nas, ten sam, choć Go widzimy oczyma wiary. I jesteśmy wybrani, jak ta garstka apostołów, uczniów. Każdy z nas może się tam wśród nich odnaleźć. Wiemy, że byli słabi, mieli różne swoje wady, których nie taili wcale. I poczuć się zaproszonym do nieba. Rozradować się tym, że mamy taką nadzieję, mimo iż słabi jesteśmy, że Pan Jezus nas chce mieć w niebie. Nie lękać się, a czy na pewno, a może nie ja, może inni. Nie, właśnie ja zostałem zaproszony. Nikt przecież z nas tutaj przymusowo nie jest w kościele. Przyszliśmy, bo chcieliśmy. I to jest coś pięknego, przeżywać taką radość, że pomimo moich słabości, niedoskonałości, Pan Jezus wprowadza moją ludzką naturę do nieba. Drugie takie myślenie to pewna niespodzianka. Pan Jezus obiecuje Ducha Świętego, ale nie mieli pojęcia apostołowie, uczniowie, co to takiego ma być? Kim jest ten Duch Święty? Kiedy On wstąpi? W jaki sposób? Nic nie wiedzieli. My troszkę lepszej sytuacji jesteśmy. Tak szczególnie myślę teraz o młodzieży, która się przygotowuje do bierzmowania, bo troszkę więcej wiemy, kim jest Duch Święty, a nawet wiemy, kiedy będzie bierzmowanie, bo no, przed paroma dniami byłem u księdza biskupa i zaproponował termin 14 października. Tak pomyślałem, ciekawy termin, bo akurat Dzień Nauczyciela. Taka propozycja w kalendarzu, popatrzył, gdzie różne ma no, zajęcia, no i mówię, każdy termin nam pasuje. No, godzina 18, bo taka jest najlepsza godzina. No więc ten termin zaproponował, czyli będzie, może zaprosimy nauczycieli naszych też. Będę musiał o mojej nauczycielce pomyśleć, moich nauczycielach, żeby też ich zaprosić na ten dzień. Wiemy kiedy. I możemy teraz się zapytać, właściwie po co nam ten Duch Święty? To jest podstawowa sprawa. Bo dla wielu osób on jest niepotrzebny. W naszej parafii mamy w szkole średniej, klasa pierwsza, druga, trzecia, około 30 osób. Z tej 30 będzie grupka bierzmowana w październiku, część już była bierzmowana, ale 10 osób nie będzie bierzmowanych, no bo po co? Do kościoła nie chodzą, bądź też po roku przygotowań trójka zrezygnowała tak długo.
No i mają takie alibi, no koronawirus, ksiądz rozumie, no to jest alibi teraz dobre na nieobecność w kościele. Ale długo się chyba już nie utrzyma, bo można przyjść do kościoła. Ale po prostu nie będą. A z kolei inni mówią, proszę księdza, to wszystko przez księdza pomysły, że tak długo się przygotowują do bierzmowania. Niech by ksiądz zrobił teraz we wrześniu 4 nauki, to ta dziesiątka przyjdzie i przyjmie bierzmowanie. Tylko po co? No oczywiście po to, żeby mieć papierek, zaświadczenie i potem będą mogli być chrzestnymi na przykład, a tak nie da rady. Ale czy tylko to jest cel? Mieć papierek, przepustkę do bycia chrzestnym, a potem znowu do kościoła nie chodzić? Po co jest bierzmowanie? Po co ten Duch Święty? Tak najkrócej bym powiedział tak. Duch Święty jest potrzebny, żeby żył w wolności od niewoli grzechu. Bo to się przewija cały czas. Przy umocnieniu Duchem Świętym, apostołów najpierw, ich umocni już w Wieczerniku, mówi, macie moc Ducha Świętego, byście odpuszczali grzechy, by grzech was nie niszczył. Bo niewola grzechu jest straszna. Oczywiście, jak człowiek jest w niewoli grzechu, to takie mechanizmy są psychologiczne, żeby wytłumaczyć sobie, że jestem wolnym człowiekiem. Choć jestem niewolnikiem grzechu. Nieraz ten grzech jest bardzo śmieszny nawet. Tak jak maleńka komórka, która potrafi człowieka zniewolić, że bez tej komórki żyć nie może. I wstyd się mu przyznać, że on jest niewolnikiem jakiegoś grzechu. Ale prędzej czy później to potem wychodzi, że ten grzech zaczyna niszczyć człowieka i wtedy człowiek wie, no głupia sprawa, nie powinienem w ten grzech wpadać, nawet teraz za późno, teraz wyjść jest naprawdę trudno. I Pan Jezus chce umocnić człowieka w tym życiu, żeby w tym życiu nie był niewolnikiem grzechu, nie był manipulowany, nie był zniewolony przez jakieś siły wyższe, przez różne interesy wielkie, że wtedy człowiek jak kukiełkę trzymają na takich nitkach i poruszają nim, co ma robić, gdzie ma pójść. A różne są te zniewolenia. I dlatego trzeba przestrzegać, zanim wpadnę w zniewolenie i stąd jest ten trudny obowiązek, to jest najtrudniejsza sprawa dla rodziców i dla proboszcza, przestrzegać dzieci już małe, słuchaj, tego nie rób, bo to jest niebezpieczne. To jest owszem przyjemne, ciekawe. No, gdyby tak nie było, to byśmy nie grzeszyli przecież. Również skutki grzechu nie są od razu widoczne. Gdyby skutki były od razu widoczne, to człowiek by ze strachu nie grzeszył. Ale Pan Bóg nie chce nas mieć ze strachu. Żebyśmy nie grzeszyli dlatego, że Pan Bóg jest no, Bogiem, czyli od razu, minuta po grzechu mnie karze. Pan Bóg nie karze od razu. Nieraz to rok, nieraz dwa, nieraz 20 lat. I wtedy człowiek patrzy, no tak, tam był początek. I stąd to jest trudne przepowiadanie. Nawet słyszę od parafian, proszę księdza, no ksiądz dobrze, wszystko ładnie, ale o tym nie cudzołóż, o seksie ksiądz lepiej na kazaniu nie mówi. A przecież wiemy dobrze, że dzisiaj jest to jedno z największych zniewoleń młodego pokolenia. I dzisiaj przygotować się do małżeństwa bez grzechu ciężkiego to jest tak karkołomne zadanie, że prawie nikomu się nie udaje w parafii naszej. A jak ktoś mówi, no tak, prawie nikomu, to znaczy mi się uda. A rodzice mówią, no tak, ale mojemu dziecku się uda, bo rzeczywiście rodzina porządna. Ja tak ci uśmiecham wtedy po cichutku, mówię, więcej ci nie powiem, bo bym tajemnicę spowiedzi zdradził. Bo jesteś naiwny może, że ci to się uda. I stąd grzech nieraz nazywamy grzechem śmiertelnym. Grzech śmiertelny oznacza, że ma skutki trwałe. Tak jak kalectwo. Człowiek nieraz może się bawić, powiem, sporty ekstremalne. Gdzieś dla wygłupów się bawi, ale tak się skaleczy, rękę straci czy nogę, że całe życie potem jest niepełnosprawny. No bo skutki są na całe życie. Stąd przestrzegałem przed grzechem ciężkim. Gdy 30 lat temu, to było dawno temu,
byłem w Anglii, uczyłem się języka angielskiego, no więc się uczyłem mszę, odprawiać kazania, mówić, ktoś mi sprawdzał oczywiście językowo i tak dalej, dobra nauka była. I było akurat o piątym przykazaniu mowę, tak mówiłem, jak tutaj mówię, o piątym przykazaniu, nie cudzoł, nie zabijaj, oczywiście dzisiaj największe zabójstwo to jest aborcja. I po mszy proboszcz mówi, proszę księdza, ale nie ksiądz tak delikatnie, może nie mówi o aborcji, bo tu taki lekarz jeden chodzi do kościoła, ofiary daje i jak on tak raz drugi usłyszy, się zrazi, przestaje chodzić do kościoła, ksiądz rozumie. A z kolei w Niemczech, to moi koledzy księża, gdy pracują w Niemczech, mówią tak, tam mi mówi rada parafialna, proszę księdza, o Panu Jezusie proszę mówić, ale o grzechu, broń Boże. A już mówić o tym, że do spowiedzi dzieci przed pierwszą komunią mają pójść, no księżno, nie wypada. A jak ksiądz jeszcze siadł do konfesjonału i zaprasza do spowiedzi, to wie ksiądz to, nie ksiądz wraca do Polski. Nam taki ksiądz jest niepotrzebny. My znajdziemy takiego, albo się z sąsiedniej parafii dojedzie na jedną mszę. O grzechu proszę nie mówić. Taki jest klimat dzisiaj. Więc to jest trudna sprawa. Przestrzegać, upominać, słuchaj, tam jest niebezpieczna sprawa. Ale nie tylko o to chodzi, żebyśmy nie grzeszyli. To jeszcze byłoby chyba mało. Pan Jezus nie powołuje nas po to, żebyśmy byli doskonali. Tak dla siebie. No bo to własny interes jest. Jak ja nie będę grzeszył, nie robię głupich rzeczy, no to potem nie mam konsekwencji. Lepiej mi w życiu będzie szło. To nie jest celem. Cel jest gdzie indziej. I to wyraźnie Pan Jezus mówi. Bo macie być moimi świadkami, aż po krańce świata. Masz być świadkiem. No po drodze oczywiście, jak będziesz grzeszył, to będziesz kiepskim świadkiem. Nie trzeba tego dużo mówić. Jak ksiądz grzeszy publicznie, no to jest świadkiem do niczego. Taki ksiądz może być jest niepotrzebny po prostu, jest zgorszeniem wręcz. Więc rodzice tak samo. Mamy nie grzeszyć, żebyśmy byli lepszymi świadkami. Ale cel nie jest, żeby był tylko doskonały, ale żeby był świadkiem. I gdy mamy teraz w naszej parafii tą dziesiątkę młodzieży ze szkoły średniej, których Duch Święty nie interesuje, to kto będzie dla nich świadkiem? Kto im powie, słuchaj, to jest piękna sprawa. Wiesz co, spróbuj się przełamać. Te katechezy nie są takie głupie, może inne wymyślimy. To za rok, za dwa jeszcze zdążysz przygotować się. To warto. I kto im to powie? Rodzice już nie powiedzą. No bo rodzice albo sami do kościoła nie chodzą, więc w ogóle to ich nie interesuje. Albo niektórzy rodzice mówią, no księże, ja już straciłem kontrolę. Mój 15-letni syn, dziewczyna, no tak mnie zbuńcie, że ja już do niego nie dotrę. A ksiądz? No ksiądz w ogóle już nie widzi tego człowieka na oczy. No może z niektórymi się w autobusie spotkam, ale nawet wtedy niektórzy mnie nie pozdrowią. Dopiero patrzę na przystanku, oho, to mój parafianin. Siedział koło mnie, albo ja stałem, on siedział, a nawet nie powiedział, niech będzie pochwalony, bo się wstydził. No ksiądz do niego no już nie ma jak. Do tych dojdzie młodzież, kolega, koleżanka. Jeśli kolega w klasie powie, wiesz co, fajna sprawa w parafii jest, bo mamy mecz piłkarski, dobra drużyna, potem jest modlitwa, no jesteśmy radości, możemy gdzieś wyjechać, no w ogóle Pismo Święte jest dobre, fajna sprawa, przyjdź. Kolega może dotrzeć. I kolega jest najskuteczniejszym misjonarzem dla swoich rówieśników. Także już szybko mam być misjonarzami. Mam być świadkami. A być świadkiem nie jest łatwo. To dzisiaj młodzież dobrze wie. No w moim pokoleniu jeszcze waszych rodziców to nie było tak, że w szkole jak się przyznałem, że jestem lektorem, animatorem, no to dobrze. To wręcz uznanie było. Jak stan wojenny był, to w ogóle była postawa bohaterska, że ktoś chodził na spotkanie oazowe w Toruniu na przykład. Na rekolekcje jechał. No to w klasie był kimś odważnym. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Dzisiaj pochwalić się tym, że jestem ministrantem, no to w klasie mogę być na uśmiechach. Powiedzieć, że ja przed 18 rokiem życia na prywatce nie będę pił piwa, to może usłyszeć chłopak, dziewczyna, no to ty do nas nie pasujesz. To sobie szukaj towarzystwa. I to już jest prześladowanie, bardzo mocne, takie jakby ciche. Już w szkole podstawowej to się zaczyna.
My w prawdziwym klubie sportowym gramy. No teraz Salus ma sukcesy, to już trochę przestajemy tego się wstydzić. A być świadkiem, potrafisz czytać, śpiewać, no to stań tutaj i przeczytaj lekcję, zaśpiewaj psalm. I wiemy, ile to wymaga już odwagi. I Pan Jezus chce, byśmy byli Jego świadkami, aż po krańce ziemi. Bo na naszą ojczyznę patrzą, choćby to świadectwo, które teraz dajemy społecznie, jak przyjmujemy Ukraińców, którzy nam za skórę zaleźli. Więc mamy swoje porachunki z przeszłości. By się mogło wydawać, że nie, no my ich nie przyjmiemy. A się okazało, że przyjęliśmy ich. I cały świat patrzy na Polskę i się dziwi. Jak to jest możliwe? Dajemy świadectwo naszej miłości. Inni się patrzą, teraz w Ameryce jest wielka walka w Sądzie Najwyższym o obronę życia poczętego dziecka. Ostra walka po amerykańsku tam się rozgrywa. Bardzo tak spektakularnie wręcz. I patrzą tam ci obrońcy życia na nas, Polaków, mówią, ale wyście potrafili bronić życia. My z was przykład chcemy wziąć. Jesteście narodem, który kocha dzieci po prostu. I zdrowe, i chore. Każde dziecko kocha. To jest świadectwo, takie społeczne. Czy potrzebujemy misjonarzy? I polscy misjonarze jeżdżą. W tej chwili z naszej diecezji około 50 misjonarzy jest na różnych krańcach świata. Około 50 mężczyzn i kobiet w zakonach i księży diecezjalnych pracuje i są najlepszymi ambasadorami Polski również, polskiej kultury, polskiego też no, stylu bycia, zakładają szkoły, szpitale, no są świadkami, aż po krańce świata. To jest cel. Chcę, byś ty był moim świadkiem, a ponieważ wiem, że to jest dzisiaj po prostu trudne, to przekracza twoje siły, chcę ci dać Ducha Świętego. Chcę, byś się otworzył na tego Ducha, którego otrzymałeś już od chrztu. Bierzmowanie w sposób pełny otrzymasz, czy już otrzymałeś. Otwieraj się i stąd liturgia ma nam pomóc w takim otwieraniu naszego serca, a ten tydzień, który rozpoczynamy od uroczystości w niebo wstąpienia Pana Jezusa do zesłania Ducha Świętego, takim tygodniem szczególnej modlitwy otwierania się, by Duch Święty dał znać, że On naprawdę jest pocieszycielem, umocnieniem, byśmy tak wołali z całego serca. Przyjdź, Duchu Święty, uczyń ze mnie swego świadka, choć ja się tego boję, lękam, ale otwieram ci moje serce, przyjdź.